powiem już od razu, jak możesz zacząć krąg biblijny. Siedzisz sobie w domu i zawsze jest dobrze, chociaż jak nie śpiewasz, krótko się zwróci do Boga. Boże, daj mi Ducha Świętego, który sprawi, że ja zobaczę zbawienie przychodzące do mnie, żywego Jezusa. Chcę Go zobaczyć. Proszę Cię o to. I tak zaczynasz krąg biblijny. Prosisz o światło Ducha Świętego. Witam Was serdecznie i tych, którzy są też z nami razem przez YouTube'a, włożywszy tam hasło Centrum Nowej Ewangelizacji. I tak możemy pomagać innym, którzy nie mogą być z nami fizycznie. Przyjdź też Duchu Święty do mnie i tutaj do słuchających, abyśmy naprawdę dzisiaj zaczęli ten rok pięknie i by to był najpiękniejszy rok w Twoim życiu. Otóż wybiorę tylko jedno słowo z pierwszego czytania. Tam jest powiedziane, niech Cię Bóg błogosławi i niech Cię obdarzy łaską. Łaska. Otóż my, kochani, nie jesteśmy bezbronni wobec zła, jakie istnieje w świecie. Bo mamy w Chrystusie odpowiedź na wszelkie problemy. Wszelkie. I powiem Ci za świętym Pawłem, że chociaż się bardzo rozlewa grzech w świecie i Wy to dobrze widzicie, bo oglądacie telewizję, to jednak musimy dzisiaj powiedzieć, że o wiele bardziej rozległa się i rozlała się łaska na cały świat przez śmierć Pana Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. On o wiele więcej uczynił i uczyni niż szatan. I właśnie zrobił to za darmo, z miłości do nas, tylko dlatego, że nas umiłował. I myśmy czasami o tym, co się nazywa łaską, nieraz zapomnieli. Uważamy, że to już jest temat, który znamy. Ale póki ja nie zobaczę iskier w Twoich oczach, to tak długo Ci będę tłumaczył, na czym to polega ta darmowość łaski. Bo jak tego nie przyjmiemy, to nie możemy potem iść dalej. Stoimy nieraz w miejscu. I musimy się nauczyć czerpać z łaski danej nam przez Boga. Bo Bóg jest właśnie szczęśliwy wtedy, gdy możemy czerpać z Jego darów. I na przykład święty Paweł w liście do Galatów w rozdziale 5, w wierszu 4 tak napisał, że wypadliście z łaski. O kim mówi święty Paweł? Mówi o tych, którzy są w Galatach, że oni mają zbawienie, ale nie chce się im czerpać z łaski Jezusowej o wiele więcej niż tylko zbawienie wieczne. Mogą tam otrzymać o wiele więcej. Bo właśnie łaska to jest taka siła w Tobie, tak wielka, że możesz pokonać wszystkie napotykane w Twoim życiu trudności. I teraz jak czytaliśmy, Galacjanie odrzucili łaskę. Może dlatego, że byli rozczarowani w pewnym momencie, bo coś może im nie wyszło. Może powiedzieli tak, jestem beznadziejny. Jestem takie absolutne zero. Kiedyś ja też powiedziałem tak w kazaniu raz, że jestem też beznadziejnym przypadkiem. To podszedł do mnie po kazaniu jeden człowiek i mówi, jeżeli ty jesteś beznadziejnym przypadkiem, to co dopiero ja? Otóż widzicie, wszyscy jesteśmy beznadziejnymi przypadkami. I jak się naprawdę zgłosimy do Jezusa, żeby On nam dał potężne boskie siły, to nareszcie będziemy mogli mówić o nieustannym, błogosławionym nowym roku kalendarzowym. Bo zobaczcie, jak nas łaska nie posili.
to ja nic nie mogę zrobić. I tam mam taką wiadomość pocieszającą, że właśnie łaska Boża to jest żywy Jezus działający w nas. Ale Żydzi na przykład tego nie mogli zrozumieć i mówili: Panie Boże, daj nam prawo, daj nam przykazania, no to będziemy je zachowywać i będziemy wspaniale żyli na tym świecie. I jak potem dostali to prawo, to się okazało, że oni nie są w stanie go wykonać, bo prawo to jest tak, jak nieraz jeden mąż, który po obiedzie sobie nogi wystawi na stół i czyta gazetę, a żona musi zmywać naczynia i on, ten prawnik, nie jest w stanie jej pomóc. Jeszcze gdera, narzeka, nie zrobiłaś tego, nie zrobiłaś tego. I tak nieraz bywa, bo nieraz człowiek mający 89 lat ciągle się spowiada, że się nie modlił. Dlaczego tak jest? Bo on gdzieś wypadł z łaski i nie miał odwagi prosić nieustannie w młodym wieku, żeby mógł się modlić spontanicznie, z potrzeby serca. Tylko ciągle musiało mu prawo dokuczać i mówić: módl się, módl się, módl się, nie przeklinaj. I widzisz, ten zakon, właśnie on tylko miał udowodnić człowiekowi w Starym Testamencie, że bez Jezusa Chrystusa nie dasz rady postępować zgodnie z wolą Bożą. I ludzie od tego właśnie prawnika, od tego męża gderającego ciągle uciekają do kogo? Właśnie my uciekamy do Jezusa, Pana i Zbawiciela, do Jego łaski. Chociaż czasami ten gderający mąż ciągle jeszcze z grobu powstaje, jeszcze może masz tam już 80, ciągle ci mówi: a tego nie zrobiłaś, a taka jesteś, a nie dasz tego rady zrobić. Ten stary mąż ciągle jeszcze będzie nam dokuczał, ale musimy ciągle pamiętać, że my żyjemy dzięki łasce. Ten stary mąż jeszcze jest taki podobny do mojego kaprala. Gdy ja byłem w wojsku w Bartoszycach z księdzem Popiełuszko, to kapral przyszedł, powiedział: baczność, i ksiądz Jan musiał stanąć na baczność. Potem kapral szedł po korytarzu, miał służbę 24 godziny, to ksiądz Jan musiał mu ładnie zasalutować. Widzisz? Ale potem, jak już go spotkałem na ulicy, byłem w sutannie, to ten kapral mógł sobie na mnie nie wiadomo jak głośno krzyczeć: baczność, a mnie to nie ruszało. I tak właśnie jest z tym prawem, że jak się wyzwolisz z tego prawa i pójdziesz do Jezusa Chrystusa i powiesz: On jest moją sprawiedliwością, bo ten stary mąż, mimo że jeszcze ci będzie dokuczał, to powiesz, że jednak ja w Jezusie będę usprawiedliwiony. I to jest, wiecie, pierwszy punkt do tego, żeby czerpać z łaski. Masz cały czas wierzyć o tym, że ten Jezus Chrystus ciebie usprawiedliwił. No dobrze, to jak mnie usprawiedliwił, skoro ja jeszcze jestem ciągle pyskata, albo nie modliłam się wczoraj wieczorem? Jak mogę powiedzieć, że jestem usprawiedliwiona Jego łaską? Jak to można zrozumieć? Bo wiecie, nam się kojarzy sprawiedliwość z uczynkami, że jak będę się modliła, będę grzecznie się odzywać do męża, to będę sprawiedliwa i może mnie Pan Bóg wynagrodzi za to. Otóż my musimy sobie uświadomić, że sprawiedliwość nie pochodzi z naszych uczynków, a więc wynika tylko z tego, że ja wierzę w Jezusa Chrystusa. I On, właśnie tylko On, jak pójdziesz od dzisiaj za Nim przez cały rok, to On ci da siły. To nie szkodzi, że czasami padniesz i na przykład gdzieś odezwiesz się w jakimś niewłaściwym tonie albo nie pomodlisz się. No to natychmiast masz pod ręką Zbawiciela. Masz pod ręką żal doskonały, to Wi-Fi, które ciągle tutaj jest obecne, a to Wi-Fi to jest krew Pana Jezusa. Jak będziesz, mimo tego, że będziesz padała, ale powiesz: Jezu, Ty jesteś moją sprawiedliwością, to ciągle masz życie pełne łaski.
I Ojciec Niebieski patrzy na Ciebie już na, jak na swojego Syna i mówi do Ciebie: Synu, piękny jesteś, piękna jesteś moja córko. I to jest, widzisz, sprawiedliwość. Mamy ciągle do Boga się zwracać, żeby On nas oczyścił. A jak popełniłeś jakieś już mnóstwo grzechów, no to jak mija przeszkoda usuwalna, idziesz do spowiedzi i kończysz w sposób widzialny ten akt żalu. I właśnie to jest chodzenie właśnie w sprawiedliwości. On nas czyni sprawiedliwymi co sekundę, jak tylko żałujesz za grzechy w ten sposób, jakbyś wdychał powietrze. I to wdychanie Ci pomaga mówić: Jezu, przebacz. Jezu, jesteś moją sprawiedliwością. Bo czasami mamy takie myśli pokusy, że Bóg nas już nie kocha, że o nas zapomniał. Kto z was przez takie coś przechodził, że Bóg Cię nie kocha, że jest coś złego w Tobie? Ale mimo tego, że tak czujesz, to masz szybko wrócić do takiego przekonania, że jesteś mimo wszystko miłowany. Że jak będziesz tylko miał okazję, od razu będziesz żałować za grzechy. Aż dojdziesz do takiego pełnego zjednoczenia się z Bogiem, że już więcej nie opuścisz modlitwy. I tylko trzeba o to jedno się dłużej modlić. I w ten sposób przejdziesz do właśnie doświadczenia, że jesteś w tej dziedzinie sprawiedliwy. Trzeba tylko zrozumieć, że za pierwszym razem nie od razu Ci pójdzie dobrze modlitwa, tylko ktoś Ci musi się pomodlić za Ciebie, abyś mógł jeszcze głębiej doświadczyć, że Bóg Ci dał łaskę modlitwy za darmo. Ale jak brakuje koło Ciebie wierzących ludzi, którzy mają jakiś pokój z Bogiem, no to po prostu z tego braku nagle przychodzi zniechęcenie. Po co się w ogóle modlić? Po co w ogóle być uczciwym? I wtedy, jak już nam braknie tej siły gdzieś po 16 roku życia, to przychodzą do nas tacy ludzie, nieraz dobrze myślący, ale ciągle mówią do nas: musisz to robić, musisz się modlić. Musisz do kościoła chodzić. I była taka jedna dziewczyna, która nawróciła się, miała piękne doświadczenie, że Bóg ją miłuje, ale ledwo wyszła z kościoła, zaraz tacy sprawiedliwi katolicy mówili do niej tak: no skoro masz takie doświadczenie, że Jezus się narodził, że jest w Tobie, to od razu musisz zdjąć kolczyki, musisz się inaczej ubierać. I przychodzą do niej z tym prawem, że musisz. Bo łatwiej jest powiedzieć dziecku, że musisz chodzić do kościoła, ale trudniej jest modlić się za niego rok czasu albo i dwa, żeby mu wymodlić łaskę modlitwy. To jest wielka różnica. Bo niektórzy, na przykład, którzy chcieliby jakoś dobrze postępować, to chowają telewizor do szafy, bo się wstydzą kolegów, że jeszcze oglądają telewizję. I do tego to prowadzi, takie myślenie. Takie postępowanie prowadzi do chowania się w swoich słabościach. I to właśnie rodzi to, że masz już 88 lat i ciągle się spowiadasz: nie modliłam się. To prowadzi do tego, że człowiek ciągle nie może spełnić tego, co Jezus od niego oczekuje. Dlaczego? Bo na to trzeba czasu i trzeba ciągle bić w jeden temat. Tak jak ja to robię, ciągle mówię do was: załóżcie krąg biblijny. I tak długo to będę mówił, aż łaska Boża na was spłynie. Bo normalnie inny duszpasterz powie: czytajcie Biblię, i już tego więcej nie powtarza cały rok. Uważa, że jak powie: zróbcie to, to ludzie będą robić. Nigdy tak nie jest. Nawet tak nie jest w wychowaniu dziecka. Trzeba nieraz latami mówić do dziecka, żeby chodziło punktualnie spać. A ono tak i tak potem, jak będzie już poza domem, to wróci do starego nawyku i będzie chodziło spać o pierwszej w nocy. A więc wiecie sami,
że wiedzieć to jeszcze nie wystarczy. Trzeba mieć łaskę. Trzeba prosić o łaskę i to w jednym temacie. I nie można ulegać takiej wychowawczej, domowej łatwiźnie, która mówi tak, nie wolno ci, nie rób tego. W moim domu się chodzi spać o 10:00. To nie jest żadna łaska. Dopiero jak będziesz się modliła i będziesz sama przykładem, że chodzisz spać o 10:00, to może kiedyś ta łaska spłynie na naszego rówieśnika, na nasze dziecko. A więc nie możemy wkładać ludziom na plecy bagażnik z napisem musisz. Nic podobnego. Tylko musisz powiedzieć jedną rzecz. Łaska. Widzisz? To jest różnica. Musisz, a powiedzieć łaska. Bo my mamy od Boga zawsze akceptację. Nie musisz nic tutaj czynić. Nie musisz być lepszy, żeby otrzymać łaskę. Bo wszystko robimy z poczucia Jego akceptacji. On nas zawsze akceptuje jako grzeszników. I koniec. Bo jak będziesz tylko tak czekał, że może mi łaska spłynie wtedy, jak będę taka uczciwa, no to jest robota syzyfowa. Nigdy nie będziesz uczciwa ani godna, żeby otrzymać raz na całe życie łaskę modlitwy. A my pewne tematy musimy tak długo omawiać tutaj, mając na to czas, aż łaska Biblii, modlitwy, czy trzecia łaska, że w naszym kościele, w naszej wspólnocie każdy będzie miał służbę piękną. Powiedzmy, ten pan pod chórem będzie przepychał samochody na naszym trawniku, bo jak parkujecie po swojemu, to jeszcze zabieracie 1/3 miejsca niepotrzebnie. Ale jak on będzie parkował, charyzmatyczny pracownik parkingu, to wykorzystamy do 100% miejsce na parkingu. Chyba tą różnicę widzicie. A więc muszą być ludzie, którzy będą w kościele pełnili swój charyzmat niesamowity. Aby nasza praca nie była syzyfowa, to macie dzisiaj się zbliżyć do łaski, do tronu łaski. I wtedy zobaczycie wielki cud. Nie możesz tak mówić, że dzisiaj do kościoła wchodzę, bo się dobrze czuję. Miałem 6 dni wspaniałych, było święta, był nowy rok, to się dobrze czuję. No to może Pan Bóg mi da łaskę. Nic podobnego. Bóg ci daje łaskę, nie patrząc na to, jak się czujesz. Stale mamy czerpać z łaski i nie możemy nigdy wypaść z łaski jak z samochodu. Ciągle musimy powiedzieć, Boże, ja co sekundę potrzebuję Twojej łaski. Amen. Mocny amen powiedzcie. Amen. Taki jest Bóg. Nie patrzy na Ciebie, jaki jesteś, tylko czy pragniesz Jego widzisz łaski. W tych trzech dziedzinach. Biblia, modlitwa i parkowanie samochodów. A Ty pod chórem założysz ubezpieczalnię. Jak będzie nas już 20 tysięcy kręgów, to już założysz autokasko. Będzie kosztowało 80 zł. Taka jest, wiecie, wasza służba, ale trzeba prosić o łaskę, prawdziwą łaskę, żeby królowie, dzieci Boże miały władzę nad światem, a nie kto inny, a nie dzieci ciemności, gdzie kosztuje autokasko 1800 zł, najtańsze.